pisanie, korowód, sam tekst powstał długi czas. Próbowałem rozwiązać taką niebywałą dla mnie sekwencję zakończenia filmu Siódma Pieczeń Bergmana, gdzie czarna pani prowadzi wszystkich w tańcu za ręce się trzymających. I to jest jakaś kwintesencja, często występowała w malarstwie europejskim, w malarstwie polskim, XIX-wiecznym. I ta inspiracja wpłynęła, że pierwszy napisałem korowód, taki właśnie tekst, żeby oddać charakter właśnie tego fascynującego finału filmu Bergmana Siódma Pieczęć. Korowód jako jedyna piosenka w repertuarze Marka ma jak gdyby podwójną historię. W pierwszej wersji powstał w ten sposób, że po prostu Janek Pawłuszkiewicz zainteresował się tym tekstem, jak gdyby Leszek Maczulski jemu ten tekst ofiarował. Janek zrobił do tego muzykę i powstała taka bardzo charakterystyczna, specyficzna piosenka, w której nawet Marek miał mały udział. To było raczej takie przedsięwzięcie muzyczne z chórem śpiewającym w tle. Ten tekst Leszka Maczulskiego jest dość długi, a Janek wykorzystał tylko pewne fragmenty. Tekst mnie absolutnie zachwycił, ten zachwyt w moim przekonaniu nie przeniósł się na jakość muzyki, którą zrobiłem. Rzeczywiście wyjąłem fragment, chyba dwa cztero wersy. Mnie się zamarzyła taka... Widocznie miałem wtedy napad złego gustu i chciałem, żeby to tłum śpiewał. Wyobrażałem sobie, że to na festiwalu piosenkarskim w Opolu tłum ludzi śpiewa, potem przynosi się to do amfiteatru. No jednym słowem, można powiedzieć, znaczne obszary złego gustu. Można powiedzieć, że proporcjonalne do ilości osób, których chciałbym, żeby brały w tym udział. Niemniej melodyjka nie była taka zła. Więc Janek Kanty, jak napisał muzykę, to on wziął tylko dwie zwrotki, a Marek napisał do całego tekstu. Ogromnie zaskakującego, pełnego niuansów. Genialna muzyka i wykonanie Marka jeszcze z całą tą delikatnością jego wykonania, z powietrzem takim, że się właściwie siedzi się bez ruchu i słucha się Marka. Przyszedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczy, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę krzepł i włości stawiał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześniej, a kto mógł spać za długo. Ale potem się stała rzecz fantastyczna. Raz żeśmy jechali do Olsztyna, jechaliśmy i Marek Grechuta wyściubolił taką karteczką, właśnie taka jak ta, i mówi do Jackowskiego: Marek, wiesz co, to są takie funkcje, słuchaj, to właśnie tutaj graj to, no i no i Jackowski grał. A Marek śpiewał: kto pierwszy szedł przed siebie, to pierwszy cel wyznaczył. Ja siedzę naprzeciwko, zdumiało mnie to, myślę, no to jest kompozycja. I to był super numer, a potem Jacek Ostaszewski do tego dodał, przypomniał sobie terminowanie u pana Komedy. To było lata temu, no 1800, w sensie 1900. No i zrealizował fantastyczną solówkę, nauczył się grać biegle na flecie blokowym w sposób imponujący, no turniejowy można powiedzieć. No i wyczyniał tam cuda z tym instrumentem i to spowodowało rzeczywiście, że ta nasza kapelka odkryła się, że tak powiem, z innej, szaro-buro-jaśniejszej
drapieżnej strony. Zapatrzeni po płoki w niebo, zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel znaczy, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słabał wszelką i włości stoją za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Ale kiedy usłyszał tą piosenkę, widziałam, że zaczął się tak niecierpliwie kręcić. Trwało to trochę i już na drugą płytę powstała druga wersja Korowodu, gdzie Marek wykorzystał pełny tekst i on napisał muzykę do tego Korowodu. I z tych dwóch wersji ta Markowa jest najbardziej popularna, przetrwała jako kultowa. Pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdą zbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. W ogóle jest odbierany jako protest song. To jest rzeczywiście taka trochę piosenka buntu, to były zresztą lata rozkwitu hipizmu. Marek też się zaczął wtedy inaczej ubierać i dłuższe włosy nosić. Był taki trochę odbierany jak hipiz, ale on nigdy nie miał nic wspólnego z tym ruchem. W każdym razie z jego taką bardzo pogłębioną ideologią. I ta piosenka zabrzmiała wtedy jako odnośnik czasów, w jakich żyjemy. Tak była odbierana i do dziś właściwie każde pokolenie odbiera ją po swojemu. Bo to jest boski tekst, wspaniały Leszka Moczulskiego, ponadczasowy. Właśnie mówi o tylu ważnych sprawach w życiu, że każdemu pokoleniu się przyda. Zostając zapatrzeni w obłoki w niebo, zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Pochodzę z Opola i chodziłem na wszystkie festiwale opolskie od małego chłopaka, więc Korowód, który był grany czy to w czasie festiwalu, czy w salach obok, gdzie to były pozakonkursowe również koncerty, ten Korowód widziałem wielokrotnie, Leszka Aleksandra Moczulskiego i Marka Grechuty, więc jestem przeszczęśliwy, że teraz mogę w nowym swoim recitalu tę piosenkę zaśpiewać, piosenkę, która zapadła mi mocno w pamięć z młodego chłopaka na dojrzałego faceta. I ten Korowód jest jakby też piosenką, to dla Państwa też wiadomości, w której stało się coś takiego bardzo fajnego, że zespół Anała i Marek Grechuta dzięki tej piosence Leszka Aleksandra i Markowej przeszli z okresu romantyzmu w okres postępu. Zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w złot, zapatrzeni w wiele, wciąż nie będę się pytać, czy to będzie, pytać po wyjątku. Muszę powiedzieć, że poprzedzona jeszcze była szkicami teksta do Korowodu, bo pierwszą próbą taką złapania tej inspiracji to było Od zachodu słońca w zespole Skaldowiec z muzyką Andrzeja Zielińskiego i w wykonaniu Skaldowiec. Pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w siebie. Korowód wykonaliśmy w Warszawie na jakimś koncercie jubileuszowym Marka Grechuty. Zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Korowód jest takim utworem, który jest bardzo metafizyczny. On jest bardzo... otwarta forma w tym utworze i na różnych płytach, przy różnych wersjach tego utworu długości tego utworu są zmienne. To znaczy, że ten utwór nie jest z góry ustalony. Ja tam zagrałem w Korowodzie solówkę na tym instrumencie, jest to sopiłka ukraińska. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Bardzo bliski. To jest, tam padają bardzo ważne pytania w tym utworze i one są
nadane, tym pytaniom nadana jest bardzo wyrazista forma. Nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nikt nie mógł zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdą zbył Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy. Rąbka tajemnicy, jak długo powstawał korowód, tekst? No, to już... To... Ale to są krótkie chwile, czy raczej dni, tygodnie, miesiące? To najpierw się słucha charakteru, szuka się charakteru, jakiś, a tekst to jest końcowa faza. Znaczy, bo to, wtedy to się było ręcznie pewnie, czy na maszynie? Bo... Nie na maszynie, bo już miałem maszynę do pisania, bo tak do, nie pisałem ręcznie, bo nie miałem maszyny do pisania, a jak dostałem, jak kupiliśmy maszynę do pisania, no to napisałem od razu tego samego dnia medytację wiejskiego listonosza. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd rozbiorł Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.